Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam Was serdecznie znowu na bikeshow.cc i zgodnie z obietnicą zapraszam Was dzisiaj na kolejny zimowy test. Jesienno-zimowy, bo dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem testu kompletu różnych ciuchów od Shimano, bo jak część z Was pewnie dobrze wie, marka Shimano, poza tym, że robi napędy do rowerów, to ma też całkiem rozbudowaną kolekcję butów i odzieży. Więc dzisiaj przetestujemy sobie zimową, jesienną odzież od Shimano. W zasadzie tych rzeczy jest trochę więcej, ale postanowiłem to rozdzielić. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bluzą, kurtką, bielizną i długimi spodniami, a także czapką, którą za chwilę zobaczycie, więc temperatury już sprzyjają, pogoda już sprzyja, więc od około miesiąca miałem okazję w tych ciuchach pojeździć i przetestować je w takich temperaturach od plus kilkunastu do w zasadzie pierwszego przymrozka, który już się rano trafił, więc dzisiaj podsumowanie testu ciuchów Shimano. No to moi drodzy, lecimy i zaczniemy od produktu najbardziej zimowego z wszystkich, czyli kurtka, która jest po prostu klasycznym softshellem, czyli klasyczną kurtką zimową typu softshell. To jest kurtka, która faktycznie jest ciepła. Teraz mamy około 5 stopni, ja tutaj stoję w zasadzie i nie jeżdżę na rowerze. I mam pod spodem po prostu ciepłą bieliznę termoaktywną, w której zaraz dojdziemy. Jest mi komfortowo, w sensie mi się komfortowo teraz stoi i do Was mówi w takich warunkach. Jest też lekka mrzawka. Jeżeli chodzi o właściwości materiału, to jest klasyczny softshell, czyli nic mniej, nic więcej. Jeżeli ktoś z Was miał kiedykolwiek jakiś softshell w życiu, to wie, jakie są właściwości tego materiału, czyli bardzo dobrze izoluje przed zimnym powietrzem, w minimalnym, ale jednak często wystarczającym stopniu chroni przed wodą, czyli poradzi sobie z taką wodą wylatującą spod kół albo po prostu mrzawką. Świetnie chroni przed wiatrem, ale też oddycha średnio, czyli jak dacie wpalnik, no to po prostu się w tym spocicie. Softshelle nie są najlepiej oddychającymi rodzajami kurtek, zwłaszcza jeżeli nie mają jakiejś dodatkowej wentylacji, a ta kurtka żadnych dodatkowych otworów wentylacyjnych nie ma. Krój jest kolarski, ale też bez przesady. Ona jest trochę dłuższa z tyłu, jak widzicie. Natomiast przód nie jest bardzo wycięty i to jest akurat spoko, bo mam różne spodnie zimowe. Nie wszystkie są bardzo wysokie, nie wszystkie mają bardzo wysoki stan, więc nie lubię, jak kurtki zimowe są zbyt krótkie, bo z niektórymi spodniami no, oznacza to to, że jednak tutaj ta ochrona przodu jest naszego ciała przed zimnym powietrzem nie jest wystarczająca. Tutaj ta kurtka jest dość długa, więc chroni bardzo dobrze. Materiał jest rozciągliwy jak to softshell, w sensie przy takiej kolarskiej pozycji nie ogranicza Wam ruchów. To jest MK, ja mam 1,78 m wzrostu, ważę w tej chwili jakieś takie pewnie zimowe 79 kg i jest spoko. Nie mógłbym mieć mniejszej. Ciekawe jest to, że tutaj rękawy są, mam wrażenie, krótsze niż w bluzie, którą zaraz zobaczycie. I bluza też jest M-ką. Tu jest M-ka i zwróćcie uwagę, że te rękawy są, mam wrażenie, optymalne. Jeszcze z takim ciekawym patentem w postaci tego podwójnego mankietu, to jest spoko, bo jak sobie ubierzecie na to rękawicę, no to ta rękawica Was jakoś tak nie ogranicza ruchowo, nie uwiera, a nie ma ryzyka, że Wam się zimne powietrze dostanie pod rękaw i do spodu. To jest w ogóle bardzo fajny patent w większości kurtek, jeżeli jest coś takiego. No nie trzeba po prostu wyciągać rękawków na rękawicę, ani nie trzeba mankietów rękawic bardzo mocno naciągać na kurtkę. Tutaj jest to w zasadzie samouszczelnione, w zasadzie każde rękawice po prostu pasują. Jest zamek oczywiście na pełnej długości. Ten zamek ma pod spodem taką dodatkową izolację, która z jednej strony Was chroni przed przycinaniem, z drugiej strony chroni Was dodatkowo przed wiatrem, przed przedostawaniem się wody. Z tyłu pod spodem jeszcze jest taśma silikonowa. No i mamy oczywiście klasyka, czyli trzy kieszenie takie pełnowymiarowe plus jedną małą kieszonkę zapinaną na zamek. I tutaj warto zwrócić uwagę, że takie kieszonka zapinana na zamek jest za mała, żeby do niej zmieścić na przykład telefon. Raczej nadaje się na klucze, na coś wartościowego. Natomiast te pozostałe trzy duże kieszenie są na tyle duże, że spokojnie nawet wsadzicie tam bidon. Taki patent zimowy, jak chcecie mieć ciepłe picie, a nie chcecie mieć bidonu termoaktywnego, termicznego, czy w inny sposób izolowanego, no to spokojnie ten bidon wsadzicie, taki 550, a nawet może większy do kieszeni, bo ta kieszeń naprawdę jest duża, w zasadzie wszystkie trzy są duże. Spokojnie tutaj pomieścicie bidon i macie ciepłe picie, więc po prostu klasyczny rowerowy softshell, oczywiście są różne kolory, tutaj Shimano chyba przysłało mi taki najbardziej, nie wiem, rzucający się w oczy, czy w sumie ciekawy, bo bardzo dobrze widoczny w takie ciemne, szare dni, a przy tym wszystkim nieoczywisty, no nie jest to jakiś tam pomarańcz czy żółć, tylko taki trochę baby blue, bym powiedział, ten kolor. No ogólnie rzecz biorąc jest to klasyczny softshell, dla mnie zdecydowanie na temperatury poniżej 10 stopni. Ja w tym jeździłem od
plus 5 do minimalnego mrozu, bo już taki pierwszy zimny poranek z minus 1, minus 2 się trafił, no to w takich warunkach dla mnie to jest po prostu optymalny rodzaj ciuchu, z zastrzeżeniem, że takie ciuchy nadają się przede wszystkim do jazdy, czyli minusem softshellu jest to, że jakbyście się chcieli zatrzymać gdzieś na kawkę, czy zrobić jakąś taką zimową przerwę, no to potem czujecie, że pod spodem jesteście spoceni i robi wam się po prostu zimno. Natomiast kiedy wychodzicie na zimowy, jesienny trening i jedziecie, no to świetnie to izoluje przed wiatrem, po prostu softshell. Moi drodzy, bluza. W zasadzie ten produkt część z was mogłaby określić jako kurtkę, ale jest to bluza o trochę rozszerzonych właściwościach. Naprawdę, co rozumiem przez te rozszerzone właściwości? Jest to w zasadzie po prostu bluza rowerowa, która ma minimalne właściwości wodoodporne i ma też dość dużą odporność na wiatr. Jak sobie tutaj zobaczycie zaraz na takich przebitkach, to widać, że tutaj ten materiał zewnętrzny jest taki troszeczkę wzmocniony, w sensie nie jest tak bardzo miękki jak środek, ma jakąś minimalną odporność na deszcz, dość dobrą, a nawet powiedziałbym bardzo dobrą odporność na wiatr, natomiast no, ten środek jest taki lekko ocieplony. Ja w tej bluzie jeździłem w temperaturach tak od plus 12, plus 13 stopniach na po prostu bieliznę taką z krótkim rękawem, w zasadzie po prostu bezrękawnik, czyli potówkę. Jeździłem też przy około 6 stopniach na plusie i wtedy miałem pod spodem tą koszulkę termoaktywną, taką grubszą, zresztą też z Shimano. Co jest ważne, przy tych temperaturach niższych jeździłem z taką koszulką termoaktywną, która ma z przodu też taką warstwę, która jest dodatkowym windstopperem, albo jeździłem w tej bluzie z po prostu kamizelką. To jest chyba w ogóle najfajniejszy z tych produktów, w sensie taki, który ja bym najbardziej dla siebie wybrał. Co mamy z tyłu? Z tyłu mamy trzy klasyczne kieszenie plus kieszeń zapinaną na zamek. Ogólnie jeżeli chodzi o jakość wykonania, funkcjonalność, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. To jest rozmiar M, ja mam 1,78 m wzrostu i w tej chwili no już takie zimowe 78-79 kg w zależności od tego, co zjem wieczorem i myślę, że leży optymalnie. Mam w tej chwili na sobie grubą bieliznę termoaktywną, to ma jakieś znaczenie, natomiast no, nie ma żadnych problemów z ograniczeniem ruchu, zresztą ona się całkiem ładnie układa, jak zajmiecie taką bardziej rowerową pozycję, jest dość mocno dopasowana. Pod spodem jest taśma silikonowa z tyłu, która nam to utrzymuje w miejscu, ten tył jest trochę dłuższy, jak widzicie, w zależności jak sobie to ustawicie, no jest to po prostu klasyczna rowerowa, kolarska bluza, tak jak mówię, dla osób, które nie jeżdżą na bardzo niskich temperaturach, czyli jeżeli nie jeździcie na mrozie, jeździcie faktycznie na przykład do 5 stopni, to spokojnie wam to wystarczy nawet zamiast kurtki. Bo tak jak mówiłem, jeżeli na to ubrać dodatkowo kamizelkę albo po prostu ciepłą bieliznę pod spód, no to spokojnie to wystarczy na takie temperatury jako po prostu cienka kurtka. Więc nie jest to taka typowa miękka bluza, jest to coś, co można by traktować jako po prostu lekką, cienką kurtkę. Co jest tutaj ciekawego, co mi się nie do końca podoba, mam wrażenie, że rękawy są trochę za długie, jeżeli chodzi o proporcje całej kurtki. Popatrzcie, jakbym sobie rozwinął rękaw na maksa, tak żeby tutaj te ściągacze były wyciągnięte, no to jednak jest to, co by tu nie mówić, długie, więc trochę chyba są za długie rękawy, chociaż plusy są takie, że nie ma problemu, żeby je naciągnąć na przykład mankiety rękawiczek. Mamy jakieś takie minimalne aplikacje oddaskowe, mamy logo Shimano na rękawku, mamy tutaj małe logo Shimano z boku. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że z boku jest taki bardziej rozciągliwy materiał, który ma trochę wyższą oddychalność. Jak mam to porównać z jakimś produktem, Endura Rubé Extract. To jest bluza, którą kiedyś bardzo lubiłem, w której też dużo jeździłem w takich temperaturach nawet trochę niższych niż 10 stopni. Mam wrażenie, że jest to dość mocno podobny produkt, ale ta bluza moim zdaniem trochę lepiej sobie radzi z deszczem. Absolutnie nie traktujcie tego jako produktu wodoodpornego, raczej po prostu chodzi o to, że tak jak dzisiaj, jakaś mrzawka albo woda spod kół, no to jest sobie w stanie poradzić i od razu mokra nie jest i też bardzo szybko wysycha. W ogóle ten materiał, który jest w środku, ten taki miękki materiał, sprawia wrażenie, jakby był taką lekką wełną. Oczywiście nie jest to wełna merino, nie jest to żadna wełna, natomiast faktycznie jest bardzo miłe w dotyku i nawet kiedy to jest lekko wilgotne, bo na przykład się spocicie, no to leży całkiem przyjemnie i nie jest w tym po prostu nieprzyjemnie. Więc fajny materiał, fajna bluza. Tak jak mówię, dla osób, które nie potrzebują produktu typowo na mróz, no to spokojnie da sobie to radę do tych, myślę, 5 stopni, w zależności od tego, co ubierzecie pod spodem. Są różne kolory. Ten kolor jest w ogóle całkiem ciekawy. Zresztą to też jest taki znak trochę ewolucji tych produktów odzieżowych Shimano. To jest moim zdaniem w ogóle najfajniejszy z tych produktów, ale idziemy dalej.
No to dobra, teraz niczym warstwy cebuli u Shreka schodzimy dalej, czyli bielizna termoaktywna. To jest koszulka termiczna, koszulka termoaktywna z długim rękawem. To jest ogólnie dość ciekawy produkt. Tutaj jest jedno zastrzeżenie, że to jest L-ka. W sensie dostałem tą koszulkę w rozmiarze L, podczas gdy pozostałe ciuchy mam w M-ce i po prostu M-ka to jest bardziej mój rozmiar, więc ona jest troszeczkę zbyt luźna. Natomiast sam w sobie produkt jest dość ciekawy. Mamy tutaj dwa materiały. Ten materiał, który jest na rękawach i który jest na plecach, to jest materiał, który przypomina w dotyku wełnę merino, albo materiały z dodatkiem wełny merino. Tutaj teraz w napisach Wam się wyświetli dokładnie, co to jest za materiał. Natomiast wrażenia dotykowe są takie, że jak macie jakikolwiek produkt z dodatkiem merino, to takie mniej więcej wrażenia w dotyku sprawia. Natomiast na klatce piersiowej i tutaj takie panele na rękawach, to jest materiał, który jest takim no, śliskim w dotyku windstopperem. To sprawia wrażenie takiego cienkiego neoprenu w ogóle, więc jest to dość ciekawy materiał, który ma jedno zadanie, ma być po prostu absolutnie wiatroodporny. I tak jest. W sensie on naprawdę bardzo dobrze izoluje przed wiatrem, co sprawia, że na przykład na takich temperaturach plus 5 stopni możemy na to ubrać bluzę, która sama w sobie nie jest jakoś wybitnie nieprzewiewna. No i razem uzyskujemy zestaw, który jest lekki, wystarczająco ciepły, a przy tym wszystkim faktycznie dobrze blokuje wiatr. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten materiał nie oddycha, w związku z czym jak na przykład ubierzecie to na coś grubego, jak na przykład miałbym to ubrać na ten gruby softshell niebieski, no to będziecie na brzuchu bardzo mocno spoceni przy intensywnym wysiłku, bo zestawienie softshellu, który niezbyt oddycha, plus tego materiału, no oznacza to, że się jednak pocicie. Problemu z poceniem nie ma na rękawach, nie ma na plecach, bo to jest faktycznie jak takie ala merino, czyli po prostu materiał, który faktycznie ma jakąś zwiększoną oddychalność, więc jest spoko. Trochę za luźne są rękawki, tak jak Wam mówiłem, patrząc po tym, że jest to L, no to są trochę za luźne, ale z drugiej strony długość tych rękawów nie jest jakaś taka super długa, więc jestem ciekawy, czy ta M w ogóle nie miałaby za krótkich na mnie rękawów. W każdym razie, no po prostu jest to ciekawy rodzaj bielizny rowerowej. Oczywiście można jeździć w bieliźnie na przykład z nart i tym podobne i te produkty mają czysto to samo zadanie. Tutaj, jeżeli miałbym zwrócić uwagę na coś i co jest największym plusem akurat tej konkretnej koszulki, no to fakt, że mamy tutaj w porównaniu z taką typową, uniwersalną bielizną termoaktywną, mamy ten panel taki wiatroodporny z przodu, więc trochę faktycznie ta odporność na wiatr jest poprawiona. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo dobra jak na koszulkę mimo wszystko, więc można tego używać z cieńszymi rzeczami i uzyskujemy odporność na wiatr. No i spodnie. Ostatni z dużych elementów odzieżowych na dzisiaj, bo jeszcze czapka, ale spodnie. Spodnie są w sumie dość ciekawe, bo są spodniami, które są raczej jesienne. Ostatnio w ogóle mam na Bike Show szczęście do testów dużej ilości jesiennych spodni i są to, powiedziałbym, klasyczne jesienne spodnie, bo one tak naprawdę jedyne takie ocieplenie, jakie mają, to z tyłu, czyli taki materiał ocieplony znajduje się tutaj na tyle spodni i sięga gdzieś mniej więcej do linii pieluchy. Już poniżej linii pieluchy mamy jeden materiał, który jest takim materiałem bardzo cienkim. To jest materiał, który no, ma jakąś tam ochronę przed wiatrem, natomiast macie wrażenie, jakbyście jechali po prostu w długich, krótkich spodenkach. W sensie ten materiał nie sprawia wrażenia takiego, który miałby dużo większe właściwości, jeżeli chodzi o odporność na wiatr czy na wodę, niż krótkie spodenki. Tak też trochę jest, bo jeździłem w tych spodniach od 10 stopni na plusie do zera i przy zerze było już mi za zimno. W sensie jeżdżąc na szosie po prostu te spodnie nie chroniły tak dobrze przed wiatrem. To zresztą widać, bo tak naprawdę z tyłu jest jeszcze cieńszy materiał, bo z tyłu tych spodni jest taki materiał, który no, ma za zadanie lepiej oddychać, ma być elastyczny, żeby spodnie były wygodne. Natomiast ten materiał, który jest z przodu, po prostu nie jest jakoś wybitnie odporny na wiatr, nie jest jakoś wybitnie odporny na wodę. Więc to są ciekawe spodnie dla osób, które nie chcą używać nogawek i chcą mieć taki komfort ubierania jednej warstwy, jednego ciuchu w takim przedziale od, nie wiem, 13-14 stopni do 5, bo myślę, że tak właśnie do 4-5 stopni to jest takie maksimum, gdzie większość osób będzie się czuła po prostu optymalnie, jeżeli chodzi o właściwości termiczne. No i ostatni produkt w naszym dzisiejszym zestawieniu, czyli czapka. W zasadzie tak dobrałem, no bo to jest taki najbardziej zimowy, pasujący do tego zestawu produkt z tych, które testowałem. I czapka jest ciekawa. W sensie jest zwykłą czapką z takiego bardzo mocno odpornego na wiatr materiału. W sensie to jest bardzo ciepła czapka, jak na moje standardy. Jest klasycznym takim czepkiem rowerowym, czyli przykryje Wam i uszy i w zasadzie no, wszystko, co trzeba. Oczywiście są osoby, które na niskich temperaturach wolą kominiarkę albo wolą czapki, które jeszcze bardziej zakrywają uszy. Natomiast no, na moje potrzeby to jest aż za dużo, ale to jest osobny temat. Ci z Was, którzy oglądają Bike Show, często wiedzą, że ja nawet na mrozach wolę jeździć w opasce, no bo po prostu potrzebuję trochę lepszej wymiany ciepła przez gdzieś czubek czapki, a tutaj po prostu jest dla mnie za ciepło, aczkolwiek przyznaję, że czapka jest wygodna, nie uciska i ma jeden ciekawy patent w postaci tych otworków tutaj. Zastanawialiśmy się na początku, do czego to służy. Były pomysły, że na słuchawki, no ale to by było idiotyczne. Słuchajcie, te otworki służą do odkładania
okularów, do ubierania okularów po prostu. I uważam, że to jest naprawdę fajny detal, bo jak ubierzecie sobie kask, no to często macie tak, że przy zimowej czapce plus kasku, plus jeszcze jakiejś chuście na twarz, pojawia się ten problem, że niektóre okulary no źle się układają, no bo nie mają jak się zaczepić za uszami. A tutaj po prostu ubieracie okulary tak, że one wchodzą do środka za usznikami i problemu nie ma. Więc ciekawy detal, a poza tym jest to po prostu zwykła, ciepła i wygodna czapka. No nie ma tutaj szwów w żadnych takich miejscach, które by Was uciskały, więc moje wrażenia są takie, że po półtorej godzinie jazdy, kiedy ją zdejmuję, no nie mam żadnych gdzieś odciśniętych szwów, więc jest to po prostu wygodna zimowa czapka o bardzo dobrej odporności na wiatr. Dla mnie trochę za ciepła, ale faktycznie odporność na wiatr ma bardzo dobrą. No i taki detal, jeżeli coś ją wyróżnia, no to właśnie te otwory na okulary. I podsumowując, moi drodzy, kończąc, dla mnie z tych produktów wygrywa i dla mnie najfajniejsza jest ta bluza, bo wydaje mi się najbardziej uniwersalna i do moich zastosowań najbardziej pasuje. I wydaje mi się też, że z takiego kontaktu pod kątem technicznym wydaje mi się najbardziej ciekawym produktem, najbardziej przemyślanym. Softshell jest po prostu zwykłym softshellem, czyli ciepłym, wystarczającym pewnie dla większości osób na jesień i zimę, ale w tym segmencie konkurencja jest ogromna i nie jest to produkt, który ma jakieś wybitne właściwości. W sensie jest po prostu softshellem, ani więcej, ani mniej. Więc to, czy ktoś go wybierze, najbardziej zależy od tego, czy się Wam spodoba strona wizualna, za ile będziecie w stanie go kupić i jak na Was leży, bo to też jest bardzo indywidualne, jak dany produkt będzie na kimś leżał. Może dla kogoś po prostu to jest produkt idealny i tak zauważyłem, najczęściej jest softshellami, czyli mierzymy różne i po prostu kupujemy ten, który nam najbardziej pasuje, bo właściwości materiału są z grubsza podobne. Koszulka termoaktywna, tak jak mówiłem, fajne jest to, że faktycznie porównując to z taką bardziej ogólnego zastosowania bielizną termoaktywną, to ta faktycznie ma bardzo dobrą odporność na wiatr z przodu, więc fajnie uzupełnia jakąś trochę cieńszą odzież rowerową dla kogoś, kto nie chce jeździć po prostu w grubym softshellu czy jakiejś puchówce rowerowej. Spodnie bardziej jesienne. Plusy są takie, że spokojnie można w nich pójść pobiegać na przykład, bo do tego się nadają. Ten krój wystarcza i są wygodne. Trzeba pamiętać o tym, że są bardzo jesienne, mało zimowe, bo ten materiał faktycznie nie ma jakiejś super dużej izolacji, ani nie jest bardzo ciepły. I taki paradoks, że dostałem też do przetestowania krótkie ocieplone spodenki od Shimano, jesienne, i one są cieplejsze paradoksalnie. Mają krótkie nogawki, ale materiał jest ocieplony na w zasadzie całej długości tych krótkich nogawek. Tutaj tego ocieplenia z przodu nie ma, więc te spodnie finalnie są cieńsze i chłodniejsze niż krótkie spodnie. Do krótkich spodni jeszcze wrócimy za jakiś czas, one też się w jednym z materiałów pojawią. Więc tutaj problem tego produktu jest taki, że raczej ciężko go traktować jako zimowy, bo odporność na wiatr, odporność na deszcz nie jest moim zdaniem wystarczająca. Natomiast wkładka całkiem wygodna, leżą fajnie, z jednym zastrzeżeniem, że mało rozciągliwe nogawki. Jak ktoś ma dużą stopę albo dużą łydkę, to będzie problem. Z tą łydką pamiętajcie, bo tutaj akurat wśród kolarzy częsta przypadłość, jak jesteście tacy trochę bardziej, wiecie, torowi, to będziecie mieli naprawdę problem z wciągnięciem tej nogawki na nogę, bo po prostu jest dość mało rozciągliwy materiał. No i czapka, czyli produkt, który w zasadzie najbardziej wyróżnia się tymi otworami na okulary i to się wydaje głupie, ale jak to je mierzyliśmy tą czapkę z chłopakami na, w krakowskim Veloarcie, bo jestem na tarasie krakowskiego Veloartu, gdzie dla Was nagrywam te materiały, no to w zasadzie wszyscy uznali, że ten bajer z tymi otworami na okulary jest całkiem ciekawy i faktycznie się po prostu przydaje. Poza tym po prostu czapka o bardzo dobrej odporności na wiatr. Faktycznie no, dla mnie nie sposób jej przewiać, ale dla mnie to też oznacza, że po prostu przy intensywnym wysiłku bardzo się w niej pocę, bo nie lubię ciepłych czapek. Jak ktoś szuka takiej czapki, która będzie bardzo mocno odporna na wiatr, to pewnie będzie zadowolony. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Wydaje mi się, że jest ciekawy, bo trochę walczyłem i trochę namawiałem, żeby te ciuchy Shimano pokazać i przetestować, bo mam wrażenie, że produkty Shimano są, te odzieżowe, są świetnie znane głównie osobom, które od lat są ich fanami. I znam wiele osób, jak na przykład Rysiek, którzy używają na przykład czapek czy pokrowców na buty od Shimano i są z nich bardzo, bardzo zadowoleni, a wiele osób o tej marce w ogóle w tych aspektach odzieżowych i akcesoryjnych nie myśli, a może szkoda. Może nie wszystkie produkty są wybitnie wyróżniające się, ale jest całkiem sporo fajnych produktów, również w całkiem dobrych cenach, więc warto się nimi zainteresować. A odzież myślę, że idzie w ciekawą stronę, myślę, że Shimano będzie to rozwijało. Są już produkty, które są moim zdaniem bardzo fajne, są inne, które są dobre.
albo przeciętne, tak bym powiedział, ale myślę, że jest to ciekawy trend, więc może kogoś coś zainteresuje. Myślę, że na koniec roku zrobimy sobie jeszcze takie zestawienie w ogóle wszystkich produktów takich jesienno-zimowych, które testowałem, bo jest ich w tym roku dużo, naprawdę, i udało mi się od różnych producentów zdobyć zestawy testowe, więc zrobimy sobie na koniec roku jakiś ranking tych produktów, typu ranking kurtek, ranking spodni, taki jeden zimowy odcinek zrobimy i to zestawimy. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych konkretnych produktów, które dzisiaj pokazałem, napiszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. A póki co kończę, bo zaraz tutaj będzie nam w Krakowie pewnie lało. Taka to jesienio, zima w tym roku, jak no pewnie w każdym. Kolory też takie typowo dzisiaj krakowskie. Póki co dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, hej!